A promocja nowego ładu. Premier odwiedził dziś województwo kujawsko-pomorskie. Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na inwestycje drogowe realizowane w regionie. Tutaj jesteśmy już właściwie w przededniu prawie otwarcia mostu w kobelnikach niedaleko Kruszwicy, który będzie częścią obwodnicy Kruszwicy. Dużej bardzo inwestycji, bardzo ważnej dla tej części województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach programu budowy obwodnic, stu obwodnic przystąpiliśmy do budowy obwodnic w kilku miejscach w województwie kujawsko-pomorskim. To jest Strzelno, niedaleko stąd, to Lipno, to Kowalewo Pomorskie, to Brześć Kujawski, Kruszwica i wreszcie Nowa Wieś Wielka. A więc kilka miast, które czeka, kilka miejscowości, które czekają na obwodnice, a więc transport, ciężki transport, Towarowy powinien być wyciągnięty poza to miasto i stąd budujemy również obwodnicę Kruszwicy, której ten most jest częścią, będzie częścią. Płaca minimalna w 2022 roku powinna wynosić 3100 zł brutto, uważa prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. To 100 zł więcej niż proponuje rząd. Związkowcy argumentują, że płaca powinna być większa ze względu na wyższy wzrost gospodarczy i inflację. Z kolei minimalna stawka godzinowa miałaby być wyższa od obecnej o złoty zł i miałaby wynosić 19,60 Zgodnie z przepisami taką propozycję przedstawiono Radzie Dialogu społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie. 9,8% rok do roku o tyle w lipcu wzrosła produkcja przemysłowa w Polsce, podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu na poziomie 10,5%. Tymczasem, zdaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, przemysł w Polsce utrzyma dwucyfrową dynamikę w całym trzecim kwartale. Prognozowane tempo wzrostu produkcji to około 10%. Dwucyfrowa dynamika będzie osiągana przy mniej sprzyjających efektach statystycznych. W poprzednim miesiącu najlepsze wyniki osiągnęli producenci dóbr zaopatrzeniowych oraz dóbr związanych z energią. Obserwowalny wzrost aktywności nastąpił również w sektorach odpowiadających za produkcję urządzeń elektrycznych 20%. 26,5% oraz komputerów i elektroniki, 26%. 206 tysięcy podróżnych tyle w lipcu bieżącego roku odprawiło lotnisko w Modlinie wobec czerwca bieżącego roku. Oznacza to wzrost o ponad 86%, a w porównaniu do lipca 2020 roku o ponad 212%. W lipcu port oferował 54 kierunki europejskie i pozaeuropejskie. Od najbliższego sezonu zimowego z portu będzie można polecieć do Helsinek w Finlandii 4 razy w tygodniu, do łotewskiej Rygi 5 razy w tygodniu na Maltę trzy razy w tygodniu i do Arus w Danii dwa razy w tygodniu. Ceny ropy naftowej w dół na giełdzie paliw w Nowym Jorku, baryłka kosztuje już mniej niż 65 dolarów. Nastroje na globalnych rynkach pogorszyły się po sygnałach z amerykańskiej rezerwy federalnej, jakoby Fed w ciągu kilku najbliższych miesięcy miał zacząć ograniczać skup aktywów, informują maklerzy. Dodatkową presję na rynek ropy wywierają też mieszane dane o amerykańskich zapasach paliw. Analitycy zwracają uwagę, że chociaż zapasy ropy w USA spadły, to nastąpił niespodziewany wzrost zapasów benzyny, co może sygnalizować, że popyt na paliwa jest niepewny w czasie, gdy rozprzestrzeniający się w USA wariant Delta zagraża gospodarce. W związku z nowymi przepisami wdrażającymi w Polsce tzw. pakiet VAT dla e-commerce, Poczta Polska od 1 lipca może dokonywać zgłoszeń celnych, działając we własnym imieniu na rzecz odbiorcy przesyłki. Spółka wyjaśniła, że w ramach nowych przepisów operator pocztowy, po pojawieniu się przesyłki o zadeklarowanej wartości do 150 euro w Polsce, zgłasza ją organom celnym. Od adresata pobierane są wówczas należności naliczone przez KAS oraz opłata pocztowa za dokonanie zgłoszenia celnego w jego imieniu w stałej wysokości 8,50 zł. Następnie wygenerowany zostaje komunikat poświadczonego zgłoszenia celnego, który można pobrać ze strony e-monitoring.pocztamyślnikpolska.pl PKP Polskie Linie Kolejowe zgłosiły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiar przejęcia kontroli nad spółką Trakcja, poinformował Wokik. Jak informuje urząd, PKP PLK jest zarządcą infrastruktury kolejowej, który zarządza prawie całą siecią kolejową w Polsce. Firma tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą także spółki zależne, świadczące na rzecz PKP PLK usługi budowlano-montażowe i konserwacyjne infrastruktury kolejowej. Już ponad 100 tysięcy e-wizyt odbyło się w zakładzie ubezpieczeń społecznych. To wideorozmowa z ekspertem ZUS, która umożliwia załatwienie większości spraw bez konieczności wychodzenia z domu. E-wizytę zakład wprowadził w październiku 2020 roku, a codziennie taką formę kontaktu wybiera średnio kilkaset osób. W ten sposób klienci ZUS mogą załatwić sprawy dotyczące emerytur i rent, zasiłków, kwestii związanych z prowadzeniem firmy czy potwierdzeniem profilu na platformie usług elektronicznych. Aby zarezerwować e-wizytę, trzeba na stronie zus.pl kliknąć w link do umawiania zdalnych konsultacji. E-wizytę należy umawiać w placówce ZUS, która jest właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku płatników składek powinien być to oddział ZUS właściwy ze względu na adres firmy.